Cześć, Rafał Stępień z tej strony. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie taki materiał wideo, a właściwie kursik, w którym pokażę Ci krok po kroku, jak stworzyć taką stronę. Czyli będzie to bardzo praktyczna instrukcja, gdzie pokażę Ci krok po kroku, jak zrobić, skąd wziąć takie ikonki. Na razie spójrzmy sobie, jak ta strona wygląda. Myślę, że jest ona jak najbardziej nowoczesna, przejrzysta. Myślę, że nie jeden z stomatologów chciałby taką po prostu posiadać. Przejdźmy jeszcze do strony o nas i innych. Zobaczymy, jak ona się prezentuje. Będziesz miał ją do wglądu pod adresem demo.rafalstępien.pl/stomatolog. Przejdźmy jeszcze do nasza oferta. I kontakt. Mamy mapkę, dane do kontaktu, telefon, adres e-mail i oraz formularz, a nawet linki do portali społecznościowych. Co ciekawego, to jeszcze chcę powiedzieć Ci to, że jest to strona responsywna, inaczej też można powiedzieć, można się spotkać nawet, że jest to strona RWD, czyli jest to strona, która przystosowuje się do różnych ekranów, czyli będzie ona dobrze wyświetlać się na laptopie, na komputerze, na tablecie czy smartfonie. Taka mała demonstracja, jakby to wyglądało. Ja tutaj sobie to szerokość tego okna zmniejszę. I spójrz, tutaj jeszcze w tle mam wersję dla właśnie laptopa, komputera. I mam tutaj zastosowane takie coś, że na laptopach będzie informacja zadzwoń pod poniższy numer, aby umówić wizytę. A tutaj mam kliknij w przycisk, aby zadzwonić i umówić wizytę. Motyw Divi posiada taką opcję, która pozwala na to, aby bardziej przystosować zawartość strony pod urządzenia. I można właśnie stworzyć trzy wersje jednego elementu, który będzie odpowiednio po prostu być przypisany do smartfona, tableta czy laptopa. Także jest to bardzo fajne. Dodatkowo jest właśnie taka opcja, że po prostu na smartfonach można sobie zrobić taki przycisk, że po prostu po kliknięciu można od razu zadzwonić. Nie musi w ogóle ten klient czy coś przypisywać numeru, tylko sobie kliknie i od razu może sobie zadzwonić, umówić wizytę w tym przypadku. Także jest to też taki trik, który Ci pokażę, jak to zrobić. Jak widzisz, strona bardzo fajnie się prezentuje na takim smartfonie, że tak powiem. Ok, i jeszcze właśnie, jak będziesz tworzył jakieś strony internetowe, to warto, abyś sobie zadał pytanie, jaki cel ma ta strona. Czy to ma być tylko taka informacyjna, czy po prostu ma na coś kierować, mamy celem uzbierać jakieś kontakty. Naszym celem jest to, aby klient zadzwonił. Nie będę tak już tutaj szerzej ten temat rozwoił, ponieważ to już jest materiał na inne wideo, ale w tym przypadku, co ja tutaj robię na tej stronie, to celem tej strony jest to, aby klient właśnie umówił sobie wizytę. Dlatego na pierwszym, tutaj tak można powiedzieć, rzut oka mamy telefon kontaktowy. Bo myślę, że nawet tak sprawdź sam po sobie. Jeśli już masz jakiś gabinet stomatologiczny, już znasz go, zaufany, po prostu sobie chcesz się umówić na wizytę, a zapomniałeś numer telefonu, no to pierwsze co to szukasz tego gabinetu w internecie na przykład. Masz tutaj pierwszą stronę, widzisz numer telefonu, od razu dzwonisz i już tam dalej nie przeglądasz. Także otrzymujesz to, co Ci jest najbardziej potrzebne. I tu jest podobnie, ale właśnie co w przypadku, jeśli to jest osoba, która pierwszy raz tutaj zagląda, no to mamy tutaj na samym początku umów wizytę. Jeśli ktoś po prostu chce na szybko, to po prostu zadzwoni i już. A jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej coś o tym gabinecie, o tym stomatologu, no to będzie coś tutaj jeszcze przeglądał, co ma w ofercie. Może przejść do właśnie pełnej oferty, poczytać, zobaczyć, jakie korzyści ma z skorzystania z oferty tego stomatologa. Jak już tak właśnie się tutaj poczyta, można powiedzieć, że zdobędzie jakby zaufanie do tego stomatologa, czytając tutaj te informacje, to ma tutaj drugie takie wezwanie do akcji, czyli do tego, aby zadzwonić. Także w ten sposób ja podchodzę do budowy strony tak, aby ona miała jakiś cel. Nie tylko, żeby była strona stroną, tylko żeby ona prowadziła, właściwie generowała jakby klientów. Dobra, no to co?
Przejdźmy do działania. Pierwsza rzecz, co potrzebujemy, aby stworzyć tą stronę, to przede wszystkim hosting i domenę. Ja, jeśli chodzi o hosting, to polecam ci linuxpl.com. Przede wszystkim z tego względu, że sam z tego korzystam i jestem jak najbardziej zadowolony. Oraz jeśli jesteś osobą początkującą, tworzysz taką właśnie małą stronę internetową, wizytówkę, to jest tutaj to jak najbardziej wystarczające. W sumie nawet dla większych serwisów również się nada, po prostu będziesz musiał wziąć większy pakiet. A tak to dla zwykłej strony wystarczy ci tutaj ten pakiet konto W1 Giga, gdzie właśnie mamy go za 50 zł na rok. Również odnowienie jest w tej kwocie. Musisz też właśnie zwrócić uwagę, jeśli byś chciał zdecydować się na jakiś inny hosting, to weź pod uwagę to, ile będzie kosztować cię przedłużenie, bo często może być tak, że tu mamy na początku bardzo niską cenę, ale znowu odnowienie jest, można powiedzieć, 3 razy droższe. Jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości i szybkości tego hostingu, to jest właśnie bardzo dobra. Ja porównywałem różne hostingi i ten jak najbardziej u mnie wygrał. Co tutaj jeszcze takiego fajnego jest? To, że mamy na przykład 14 dni okresu testowego. Możemy sobie zupełnie za darmo przetestować ten hosting. Jak nam się nie będzie podobał czy coś, to po prostu odchodzimy, nie płacimy i wtedy konto zostaje nam usuwane. Mamy tutaj najnowsze wersje PHP, także nasza strona będzie działać w nowszej technologii, a tym samym po prostu szybciej działać. Panel administracyjny według mnie bardzo przyjazny, łatwo się tam w nim porusza. Mamy instalator, czyli taką aplikację, która służy do automatycznej instalacji innych aplikacji, m.in. właśnie WordPressa. Ok, a jeszcze tutaj bardzo fajne jest to, że mamy automatyczną kopię zapasową. Możemy sobie robić właśnie kopię, ustawiając takie parametry, jak na przykład, że chcemy mieć robioną jedną kopię w tygodniu, jedną kopię w miesiącu i tam jakieś inne różne parametry ustawić, w zależności jak tam nam będzie akurat pasować. To jest też bardzo fajne. Również jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy podczas właśnie tego autoinstalatora, w sumie pokażę Ci to później, możemy sobie decydować o nazwach tabeli bazy danych, i prefiks do tabeli, także to jest dobre, bo wtedy zwiększamy sobie bezpieczeństwo naszej strony. Ok, dobra, przejdźmy już do tego, jak to w ogóle tutaj się z tym uruchomić. Czyli przede wszystkim, aby skorzystać z usług tego hostingu, to musisz sobie na samym początku stworzyć panel klienta. W tym celu tutaj u góry klikasz panel klienta, nowe konto, a następnie tutaj uzupełniasz te pola, login, imię, nazwisko i tak dalej, adres e-mail, podajesz hasło, klikasz utwórz konto, na następnej stronie pojawi się komunikat, że twoje dane zostały wysłane do administratora, a po zatwierdzeniu zostaniesz adres e-mail poinformowany, że konto zostało aktywowane. Jak będziesz miał już konto aktywowane, to tam będzie bardzo szybko, myślę, że w ciągu 5 minut otrzymasz tą informację. Przejdziesz sobie tutaj do panelu klienta, wpiszesz swój login i hasło i otworzy się nam panel klienta. Mamy tutaj różne opcje. Nasz tutaj będzie interesowało zamówienie serwera. Tu u góry mamy coś takiego jak zamów serwer. Wybieramy, jaki rodzaj pakietu chcemy. Ja tutaj wybieram ten W1 Giga. Mamy tutaj cenę. Klikamy dalej. Wpisujemy sobie login do tego konta hostingowego. Może być takie same jak do panelu klienta. Dalej tutaj, czy chcemy wykupić sobie domenę w linux.com.pl. Jeśli chodzi o ceny tych domen, tutaj już pokażę Ci cennik, domeny, cennik. Mamy za pierwszy rok 12 zł netto, a koszt odnowienia kolejnych lat, czyli kolejnego roku tam i tak dalej, mamy za 63,12 netto, czyli to będzie jakieś 77 zł. Także jak najbardziej ok jest tutaj cennik. Oczywiście możesz znaleźć coś tańszego, myślę, że na start, no to tutaj jest jakieś 3 zł tańsze, może coś znajdziesz, a tutaj tak z 10 zł tańsze odnowienie można by było znaleźć. Tylko tutaj jeszcze chcę Ci takie coś zwrócić uwagę, że będziesz miał to wszystko przede wszystkim na jednym panelu, wszystko na jednym koncie, nie będziesz tam musiał się przełączać pomiędzy innymi różnymi stronami, także zawsze będziesz mógł to zaoszczędzić sobie ten czas pomiędzy przełączaniem. Kiedyś może spotkać się z taką ofertą domeny, że będziesz miał za 0 zł. Tylko tutaj jest taki przeważnie haczyk, że pierwszy rok masz za 0 zł, a później już musisz płacić nawet ze 100 zł lub więcej. Także tutaj musisz sobie tu uważać na takie triki. Ja tutaj nawet polecam Ci, żebyś sobie tutaj wykupił
i będziesz miał po prostu spokój, wszystko pod ręką w jednym panelu. Czyli tak, wybierasz sobie tutaj domenę krajową.pl. Ja polecam ci krajową, jeśli działasz tutaj na rynku polskim, no to jak najbardziej domena.pl. Będzie ci się to lepiej pozycjonować w wyszukiwarkach. Chyba że po prostu chcesz działać światowo, no to oczywiście .com. Dobra, no i tutaj mamy cenę brutto 14,76 za pierwszy rok. Klikasz dalej, wpisujesz sobie nazwę domeny, jaką chcesz sobie wykupić. Czasem może być tak, że tą domenę, którą chcesz, nie będziesz mógł kupić, bo po prostu jest zajęta. No i trzeba sobie wymyślić jakąś inną. W moim przypadku to będzie stomatis.pl. Mamy podsumowanie naszego koszyka. Jak przejdziemy do koszyka, dajemy zrealizuj. Jak to wszystko sobie opłacisz, to po tym jak już zostanie to zaksięgowane, to w kwestia pół godziny otrzymasz dane do panelu klienta, czyli później przechodzisz sobie do głównej strony, panel admina, na poczcie będziesz miał maila z informacjami, jak tutaj dostać się do tego panelu administracyjnego konta hostingowego. Ja tutaj podam swoje dane. Warto sobie oczywiście tutaj zaznaczyć, żeby szyfrować połączenie. Zaloguj. Tutaj za pierwszym razem możesz mieć jakiś komunikat, że ta strona jest jakaś niezaufana czy coś. I w zależności od przeglądarki, tam będziesz musiał nakryć na przykład zaawansowane i dać przeglądaj stronę. Ok, po przejściu do panelu jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić, to po prostu dodać tą domenę, którą przed chwilką zarejestrowałeś, którą wykupiłeś, czyli bierzesz sobie administracja domeną, dodaj dodatkową domenę, no i wpisujesz nazwę tej domeny. Stomatis, u mnie to było akurat .pl. Utwórz, mamy informację, że pomyślnie utworzoną domenę. Przechodzisz do głównej strony, wybierasz sobie tą domenę. Zanim jeszcze przystąpimy do instalacji WordPressa, stworzymy sobie wcześniej bazę danych. W tym celu tutaj sobie kliknij na baza danych MySQL. Ja tutaj już tych baz troszkę mam i stwórz nową bazę danych. Ja tutaj coś ci sugeruję, aby ta nazwa była coś zbliżona właśnie do nazwy twojej domeny, czyli tam jak było Stomatis, no to nie będzie Stoma i tutaj w sumie to samo polecam, żeby to było nazwa bazy danych i nazwa użytkownika bazy danych. Hasło użytkownika możemy dać jakieś losowe i tworzymy tą bazę danych. Mamy utworzone wszystkie dane, możemy to sobie gdzieś skopiować i zapisać. Wracamy do głównej, wybieramy naszą domenę. Teraz przystąpimy do instalacji WordPressa. Tutaj, gdzie mamy sekcję zaawansowane opcje, szukujemy sobie Instalatron, czyli taki instalator aplikacji. Wybieram to, a następnie katalog aplikacji. I z dostępnych aplikacji szukam sobie WordPress. Wybieram, a następnie klikam Instaluj tę aplikację. I tutaj mamy kilka rzeczy do konfiguracji. Jest to bardzo proste. Przede wszystkim wskazujemy domenę, na której ma być jakby przypisana ten WordPress. Byłoby to właśnie tutaj Stomatis. Ja tutaj dla celów demonstracyjnych zainstaluję sobie po prostu to w innym miejscu. Będzie to moja domena. Tobie tutaj polecam, aby to po prostu tutaj tą ścieżkę miał pustą. Wtedy będziesz miał w tym głównym jakby katalogu z tej strony zainstalowanego tego WordPressa i tak właśnie ma być. Ja sobie to zainstaluję w katalogu Stomatis i będę miał tą stronę pod takim adresem. I dalej. Mamy tutaj wersję, język. Zatwierdzamy właśnie i akceptujemy warunki licencji. Następnie patrzymy, czy tutaj nam odpowiadają te ustawienia. Automatyczna aktualizacja WordPressa. No to tutaj to jest bardzo fajna nawet opcja, żeby to aktualizowało się samo. Oczywiście wcześniej będzie robiona kopia zapasowa i dopiero aktualizacja zostanie wykonana. Także przed każdą aktualizacją będziesz miał kopię zapasową. Tutaj czy chcemy, aby nasze wtyczki były też automatycznie aktualizowane? Ja polecam ci, aby właśnie nie były. Tak samo jak i motywy też również polecam, aby to robić sobie samemu ręcznie. Login administratora. Tutaj również warto wymyślić tę nazwę taką bardziej skomplikowaną, można powiedzieć nie aż tak jakoś bardzo, ale żeby ona nie była taka typowo standardowa, czyli admin, na pewno nie admin, to już jest całkiem skreślone. Żeby to też nie było coś związane z twoją domeną, taki, że sama nazwa domeny, czy tam twoje imię, nazwisko, niech to będzie troszkę jakieś takie przeplatane, żeby było po prostu trudniej dostać się do twojego panelu WordPressa. Hasło oczywiście również polecam, aby one było dość skomplikowane. Możesz wykorzystać do tego celu generator. Następnie podajesz maila administratora, czyli
na ten adres będą wysyłane wszystkie wiadomości związane z tą stroną. Tytuł strony: Stomatis i gabinet stomatologiczny. OK. Następnie mamy two-factor authentication. To na początek możesz sobie to wyłączyć. Jak już sobie, można powiedzieć, bardziej się obeznać w WordPressie, to tą aplikację można sobie doinstalować. Następnie ograniczenie prób blokowania, to sobie warto zostawić. Tutaj zostawiamy tak jak jest. Mamy jeszcze opcje zaawansowane. Tutaj również coś pomodyfikujemy. I zarządzanie bazą. Zaznacz sobie, że pozwól mi wybrać istniejącą bazę, czyli tą, którą sobie przed chwilą stworzyliśmy. O, tu mam hasło bazy danych. A następnie sobie tutaj jeszcze zmieniasz prefiks tabeli. Możesz sobie tutaj coś dodać, coś, co może się kojarzyć z nazwą tej strony. Ale żeby nie zostało takie standardowego ustawienia. Zwiększa to bezpieczeństwo dostępu do twojej strony. Powiadomienia e-mail. Tutaj zostawiamy sobie, żeby nam jakieś tam informacje odnośnie naszej strony wysyłało na pocztę. Domyślna lokalizacja kopii. Można też tutaj sobie zmienić na przykład na Dropboxa, jak ktoś ma. Tutaj obecnie zostawię na moim hostingu, czyli tutaj, gdzie będziemy mieć stronę internetową. I automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Możemy sobie ustawić na przykład raz w tygodniu i jeszcze raz w ciągu miesiąca na koniec. Możemy też codziennie, co tydzień. Także są tutaj takie różne o możliwości. Możemy też jakieś takie niestandardowe sobie wpisać. Klikasz zainstaluj. Mamy takie przetwarzanie. Chwileczkę to potrwa. Nie jest to zbyt długo. I mamy zakończoną instalację. Możemy tutaj do panelu WordPressa przejść wykorzystując ten link. I tutaj wtedy będziemy od razu zalogowani do panelu administratora WordPressa. Zauważ, tutaj kliknę na otwórz nowej karcie. Od razu jesteśmy zalogowani. Jak można się jeszcze inaczej dostać tutaj? Wyloguję się teraz. Wyloguj. Można się też dostać po prostu po tym adresie. To jest standardowe ustawienie. Także w ten sposób po tym adresie, co będziesz miał tutaj, możesz również się dostać. Nie będziesz musiał tutaj wchodzić do tego panelu kursowego, tylko po prostu wpisać ten adres albo sobie gdzieś go zapisać. I jesteśmy w kokpicie WordPressa. Na początek kilka takich podstawowych ustawień, konfiguracji. Zobaczmy, że mamy jakąś tutaj aktualizację. To jest właśnie symbol tego, że są dostępne jakieś aktualizacje. Zacznijmy może od tego, żeby to zainstalować, jeśli będziesz miał coś takiego. Brakuje nam jakichś tłumaczeń, czyli polskiej wersji językowej do motywu. Zobaczmy, jak teraz nasza strona się prezentuje. Możesz sobie kliknąć tutaj właśnie w tą ikonkę. Sobie klikam prawym przycisk myszy i otwórz link nowej karcie. I tak wygląda obecnie nasza strona. To jest taki podstawowy szablon, który instaluje się wraz z WordPressem. I pierwsza rzecz, co warto sobie zrobić, no to wgrać przede wszystkim motyw. Czyli wygląd, motywy. Jeśli mamy tutaj dużo takich standardowych właśnie motywów, no to warto sobie je po prostu usunąć. One nie są tutaj potrzebne. Nie dość, że zajmują miejsce na hostingu, to naraża nas na, można powiedzieć, ataki. Dobra, jak wgrać tutaj motyw Divi? Czyli klikasz sobie wygląd, motywy, u góry dodaj nowy. Oczywiście masz tutaj bardzo dużo takich bezpłatnych motywów. Ja akurat wybrałem motyw Divi, jest on płatny. Zaraz zobaczysz go w akcji i sam ocenisz, czy warto zapłacić kilka złotych, aby po prostu w bardzo przyjemny sposób tworzyć stronę internetową. Czyli teraz pasuje załatwić sobie motyw Divi. W tym celu musisz sobie przejść na stronę, będziesz miał link pod tym wideo, elegantteams.com. Następnie tutaj join to download i spójrz, mamy tutaj dwie wersje. Tu mamy licencję tak jakby ze subskrypcją. O co chodzi? Że przez ten rok będziesz miał wszystkie dostęp do wszystkich pluginów, wszystkich motywów, jakie tutaj będzie udostępniać Elegant Teams. Też właśnie będziesz miał update, support. Możesz właśnie używać to do dowolnej liczby stron. I oczywiście tu jest też taka gwarancja, że przez 30 dni mamy jeszcze czas na zwrot tego motywu. Co się stanie, gdy minie ten rok, a nie opłacimy? Z motywu możemy nadal korzystać, z pluginów również, jedynie po prostu nie będziemy mieć dostępu tutaj do panelu
Elegant Teams, czyli nie będziemy mogli pobierać nowszych wersji motywu, nowszych wersji pluginów, nie będziemy mieć tych aktualizacji, nie będziemy mieć wsparcia technicznego. A nadal możemy korzystać z tego motywu, który będziemy mieć już pobrany na dysku, instalować sobie tam kolejne strony. Tak to wygląda. A tutaj mamy licencję dożywotnią, czyli po prostu jednorazowo płacimy tyle i do końca mamy po prostu wszystkie aktualizacje, wszystkie motywy, wszystkie pluginy i wsparcie techniczne i tak dalej. Ja tobie dam pod tym wideo taki specjalny link, gdzie będziesz miał zniżkę. Różnie to jest. Raz mogę załatwić zniżkę 10%, raz 20%. Ja tutaj pod tym wideo dam ci tę zniżkę 20%. Jeśli jakby ona czasem nie działała, to po prostu napisz do mnie maila, to ja sprawdzę, czy po prostu nie pojawił się jakiś nowy link z właśnie jakąś zniżką i ci podeślę po prostu. Pod jaki adres? No to pod rafal.stepień.info@gmail.com. Dobra, czyli wykupujesz sobie któryś z tych pakietów, a następnie przechodzisz tutaj do login, wpisujesz swój login i hasło, a następnie tutaj pobierasz sobie ten motyw. Klikasz download, co nie pobiera ci się to na dysk, a następnie wracasz sobie tutaj do WordPressa, wyślij motyw na serwer, wybierz plik i po prostu wskazujesz plik z instalką tego motywu. Po wskazaniu pliku z instalacją, która została wcześniej pobrana, klikasz zainstaluj teraz. No i tutaj musisz chwilkę poczekać, zanim to się zainstaluje. Tutaj akurat u mnie w tej przeglądarce jest tutaj taki postęp 20 w lewym dolnym rogu, 23%. Powolutku to idzie. Oczywiście wszystko to zależy od Twojego łącza internetowego. Ok, mamy zainstalowany motyw. Teraz go włącz i zobaczmy, jak wygląda teraz nasza strona. Odśwież. Tak się obecnie prezentuje. No nie jest to nic rewelacyjnego, ale zaraz to się zmieni. Teraz należy po prostu przejść do działania. W tym wideo będzie to wszystko, a będzie to po prostu takie, to jest to wideo początkowe, które będzie odnosić się do cyklu kolejnych materiałów wideo, które będą prezentować już zaraz po instalacji motywu Divi, robić strony na właśnie Divi Builderze. Takie praktyczne stronki, między innymi będzie to coś dla branży, na przykład dla stomatologa, dla branży budowniczej i wielu innych. Nawet chciałbym, abyś pod tym materiałem wideo wpisał, jaką stronkę wykonać w motywie Divi i później na przykład nagrać wideo, jak ja taką stronę wykonałem. Także zachęcam tutaj do wpisywania w komentarzu, jaką stronę wykonać. Możesz nawet tego dać link do jakiejś innej strony, którą właśnie ty chciałbyś wykonać, a ja po prostu pokażę, jak taką stronę wykonać, wykorzystując WordPressa, motyw Divi. Także dzięki za obejrzenie tego wideo i zapraszam do kolejnych. Cześć!